jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Cześć! Nazywam się Maciej Zborowski i jestem dziekanem Wydziału Społeczno-Humanistycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zapraszam Cię na kolejny z cyklu odcinków naszego podcastu Godziny Dziekańskie. Od razu wyjaśniam, nie, to nie jest komunikat odwołanych zajęć ani anulowanych spotkań z wykładowcami. Wręcz przeciwnie, dziś w ramach naszego cyklu przedstawiamy kolejną osobę związaną z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku i w Gdyni. Jest z nami dzisiaj Jennifer Głowacka. Cześć, Jennifer. Cześć. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Mimo pogody? Tak. Bo za oknem... Zawsze chciałem to powiedzieć w nagraniu, ale szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ale za oknem tutaj, jak nagrywamy to dzisiaj w Gdańsku, w połowie lutego jest szaro, buro, byle jako. Taka ni to jesień, zimą to już nazwać nie można, ale siedzimy w ciepłych wnętrzach gościnnej biblioteki i dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać z Jennifer o pewnym ciekawym temacie. Ale Jennifer, zanim zaczniemy, czy możesz parę słów powiedzieć o sobie? Co robisz na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku? Czym się zajmujesz? Co wykładasz? Na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni wykładam bezpieczeństwo społeczne, zajmuję się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni od tej strony społecznej, nie od strony technicznej, bo obecnie mówi się, że właśnie cyberprzestępczość to jest bardziej problem społeczny niż właśnie problem związany z informatyką czy z jakimiś zagadnieniami technicznymi. Chyba tak jest, prawda? Że człowiek jest trochę tym najsłabszym ogniwem, mam wrażenie, w bezpieczeństwie, bo przecież można zaprojektować super system, ale co nam po super systemie, gdy okaże się, że ktoś kliknie w coś i mamy katastrofę, prawda? Dokładnie tak. Tym najsłabszym ogniwem, taką luką w tym zabezpieczeniu nawet świetnego programu, świetnego oprogramowania będzie właśnie człowiek. Niestety obecnie pracownicy rzadko zdają sobie sprawę tak naprawdę z tego zagrożenia, jakim jest między innymi czy klikanie w jakieś linki, które przychodzą z nieznanego źródła, czy jeszcze inne zachowania, o których myślę, że na pewno dzisiaj sobie powiemy jeszcze. Miejmy nadzieję, że powiemy, ponieważ teraz możemy już zdradzić sekret naszego spotkania. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tym, jak radzić sobie z wyzwaniami właśnie z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas naszego codziennego życia. To wyobraźmy sobie, proszę, Jennifer, taką sytuację. Otrzymujemy na maila ofertę ze sklepu, która nam się wydaje korzystna. Zdaje nam się, że znamy ten sklep, pamiętamy, bo kiedyś robiliśmy w tym sklepie zakupy. Klikamy w link, który w tym czymś, co nam się wydaje, że jest newsletterem, znajduje się i przechodzimy na stronę sklepu, która ma podejrzanie dobrą ofertę. Jakie czerwone lampki mogą się nam zapalić w tym przypadku? Na pewno to, że ta oferta jest wyjątkowo korzystna, już powinno nam wzbudzić naszą czujność na pewno. Jeśli zauważymy na stronie internetowej, ale także w adresie strony jakieś literówki, to jest kolejna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Czyli na przykład nie mamy strony, która ma faktycznie nazwę sklepu, ale na przykład zamiast O pojawia się 0, prawda? Jest trochę więcej samogłosek na przykład, czy innych dźwięków. Może na przykład, owszem, nazwa sklepu jest, ale jest ukryta w domenie jakiejś innej, czyli de facto jest pod stroną innego zupełnie podmiotu. O takich rzeczach mówisz? Tak, oczywiście. I takie podszywanie się pod różne sklepy internetowe jest niestety bardzo częste i my w tym pośpiechu życia codziennego rzadko zwracamy na to tak naprawdę uwagę, czy ten adres mailowy to jest ten adres, z którego do tej pory otrzymywaliśmy newsletter, czy jakieś oferty z tego sklepu, to też może nam umknąć, a w takim adresie też mogą pojawić się jakieś literówki i one, tak jak zresztą mówisz, mogą być dla nas trudne do zaobserwowania czasami. To prawda. Bo z jednej strony to może być takie po prostu ordynarne oszustwo starego typu, że tak powiem, czyli że ktoś chce
nas oszukać i mówi, że ma do sprzedaży towar, którego nie ma. My mu przelewamy pieniądze i nagle sklep znika. No to jest bardzo staroświecki i bardzo grubymi nićmi szyty przekręt. Ale w dzisiejszym cyberświecie chyba jest jeszcze coś innego, co jest dużo więcej, co jest warte, no nie może więcej niż pieniądze, ale prawie tyle same, czyli nasze dane, prawda? Jeśli mamy na przykład stronę, która mówi, że okej, sprzedamy ci to, ale najpierw musisz tutaj wypełnić formularz, którym podajesz prawie, że wszystkie swoje informacje, zupełnie niekoniecznie te, które są niezbędne do zakupu, no to chyba też, co? Tak, zgadza się. To może się pojawić na przykład wtedy, kiedy dodamy już produkty, czy będziemy powoli przechodzić do finalizacji zamówienia, że najpierw właśnie w takim formularzu musimy podać jakieś swoje dane, dane osobowe, czy jeszcze takie dane, o które nie prosił nas do tej pory ten sklep, a które wydają nam się już tutaj może nam się ta czerwona lampka gdzieś zapalić, że prosi nas sklep o dane, które nie powinny mu być przydatne do niczego i no, powinniśmy wtedy zacząć rzeczywiście być czujni. Oczywiście sklep nie będzie nas prosił o, nie wiem, numer PESEL czy jakieś inne tego typu dane. I co jeszcze nas na takiej podejrzanej stronie może czekać poza naszymi danymi? Czy może być tak, że coś będzie wymuszał kliknięcie na przykład na coś dziwnego? Mm-hmm. Tak, może być tak, że na takiej stronie internetowej będą linki do jakichś odnośników. Po kliknięciu w ten link na przykład może zostać pobrane złośliwe oprogramowanie na nasz komputer. Tutaj takie złośliwe oprogramowanie może w bardzo różny sposób zadziałać na nasze urządzenie. Może na przykład zaszyfrować nam pliki na komputerze. I wtedy taki oszust, aby odszyfrować te nasze pliki, będzie wymagał od nas uiszczenia jakiejś opłaty. Zapewne w bitcoinach. Być może w bitcoinach, ale jako, że wielu z nas nie słyszało właściwie, czy nie wie, w jaki sposób takiego bitcoina pozyskać, to wcale nie musi być kryptowaluta. Innym sposobem, jak może zadziałać złośliwe oprogramowanie, to jest poruszany w ostatnich raportach ENISA, czyli Europejskiej Agencji do Spraw Cyberbezpieczeństwa, kryptomining czy kryptojacking, czyli takie oprogramowanie, które bez wiedzy użytkownika komputera wydobywa kryptowalutę na jego urządzeniu. Czyli wykorzystuje moc obliczeniową mojego komputera bez mojej wiedzy i tym bardziej bez mojej zgody, żeby liczyć te kolejne bloki, wydobywać je i tym samym powiększać swoje zasoby bitcoinowe. Tak, o tym mówiło się rzeczywiście jako popularny sposób, czy jako jedna z metod podchodząca pod ransomware. I jakie jeszcze mamy niebezpieczeństwa? Jakie jeszcze działają oszuści? Na jaki jeszcze rodzaj próby wyłudzenia, czy to danych, czy pieniędzy, czy czegokolwiek możemy trafić? Kolejnym sposobem, coraz szerzej komentowanym też i pojawiającym się gdzieś tam także w przestrzeni publicznej, to jest spoofing. Spoofing to jest podszywanie się pod jakąś osobę, organizację, instytucję. Jest szereg programów, stron, które umożliwiają zadzwonienie do kogoś, ale podszywając się na przykład pod bank. I wtedy my na swoim urządzeniu, na swojej komórce zobaczymy, że dzwoni do nas bank, czyli wyświetli nam się kontakt z naszej listy kontaktów na telefonie. I my, no, myśląc, że faktycznie rozmawiamy z przedstawicielem banku, podamy swoje dane osobowe, a takie dane mogą później posłużyć oszustom do na przykład wzięcia kredytu na nas, czy wykorzystania tych danych na różne inne sposoby, które nie będą na naszą korzyść działały. To prawda. No, nikt by nie chciał obudzić się z kilkoma kredytami wziętymi na siebie. A jak jeszcze
rodzaj oszustw jest praktykowany ostatnio? Taką bardzo popularną metodą to jest na przykład metoda na blika, czyli wtedy, kiedy my gdzieś na portalu społecznościowym dostajemy wiadomość od naszego znajomego, że na przykład potrzebuje pilnie pieniędzy i prosi nas właśnie o dokonanie takiego przelewu z wykorzystaniem blika. Inny sposób, też wykorzystujący ten sposób płatności, nowy i bardzo wygodny, to jest wtedy, gdy dostaniemy my wiadomość, że ktoś chce nam przelać pieniądze właśnie z wykorzystaniem blika. Ale musimy wejść na przykład, czy kliknąć w jakiś link, żeby ten przelew otrzymać. Czyli w takiej wiadomości dostaniemy informację na temat kwoty, którą ktoś chce nam przelać. No, jeśli my nie spodziewamy się tej kwoty, no to już tutaj powinno to sprawić, że będziemy bardziej czujni. Choć z drugiej strony każdy chętnie by pieniążki przytulił, prawda? Oczywiście, ale faktycznie to powinno być coś, co tą naszą czujność obudzi. I właściwie jakakolwiek pomoc czy oferta, o którą nie prosiliśmy, a którą otrzymujemy i która jest niesamowicie dla nas atrakcyjna, to no niestety powinna sprawić, że jednak zaczniemy analizować tą sytuację i zastanowimy się, czy to jest jakaś prawdziwa oferta. Ostatnio bardzo popularnym sposobem działania oszustów jest rozsyłanie SMS-ów z wiadomością o nieopłaconej paczce. Ostatnio robimy bardzo dużo zakupów przez internet i prawdopodobieństwo, że na jakąś paczkę czekamy, jest bardzo duże, więc ten sposób jest szczególnie uciążliwy. W takim SMS-ie może pojawić się link do sklepu z aplikacjami. Możemy pobrać taką złośliwą aplikację do siebie na telefon, no i wtedy taki oszust będzie miał dostęp do wszystkich danych, które na tym telefonie się znajdują, a przecież współcześnie w tych naszych telefonach to nie tylko są SMS-y, ale bardzo duża część naszego życia. W tym SMS-ie no to może być po prostu prośba o dopłacenie jakiejś nawet małej kwoty i no, to też będzie już próba wyłudzenia od nas czy jakichś tych drobnych kwot, czy po prostu naszych danych, albo właśnie możliwość zainstalowania takiej złośliwej aplikacji. A to, o czym należy też pamiętać, to, że bardzo często nasze telefony komórkowe są dużo słabiej zabezpieczone niż nasze komputery, ponieważ na komputery mamy bardzo często zainstalowane programy antywirusowe, nawet coraz częściej pamiętamy o ich aktualizacji czy o aktualizacji oprogramowania. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia telefonów komórkowych, niestety nie jest często aż tak dobrze. Ale wiesz, to chyba zgodzisz się ze mną, że to jest problem, który prędzej czy później dotknie każdego z nas, albo nawet już dotknął, bo przecież w Polsce i w ogóle na świecie korzystamy z zakupów internetowych masowo zupełnie, prawda? Robimy to wielo, podejrzewam, milionowych liczbach codziennie. Tak, zdecydowanie. I badania pokazują, że faktycznie nas jako internautów jest coraz więcej, bo te liczby też robią wrażenie, ponieważ w 2019 roku nas, internautów, było nieco ponad 28 milionów, natomiast w zeszłym roku okazuje się, że już ta liczba zbliżała się do 30 milionów. 30 milionów internautów na 38 oficjalnie mieszkańców Polski, to jak odliczymy niemowlaki czy przedszkolaki, wychodzi, że praktycznie każdy jest internautą w Polsce. Zgadza się. A średnio dziennie z internetu korzystało aż 25 milionów osób. Niesamowite. Niesamowite. A zatem to jest de facto pewność mamy teraz, słysząc te liczby, że na pewno prędzej czy później każdy z nas, i to niejednokrotnie, będzie narażony na atak cyberoszustów.
No i cóż, my ludzie jesteśmy tylko ludźmi, prawda? I zdarza się, że popełniamy błędy. Okej, załóżmy na przykład, że podaliśmy temu oszustowi z banku nasze dane osobowe, orientujemy się po jakimś czasie i co wtedy możemy zrobić? Jeśli zauważymy, że padliśmy ofiarą cyberoszustwa i to jakiegokolwiek, bądź też gdy zobaczymy gdzieś na stronach internetowych czy gdzieś w sieci jakieś niedozwolone treści, treści szkodliwe, to powinniśmy coś takiego zgłosić. Możemy to zgłosić bezpośrednio najbliższej jednostce policji, ale to, jaką mamy także możliwość, to nawet nie musimy wychodzić z domu, ponieważ takiego zgłoszenia możemy dokonać również zdalnie i takie, czy próbę takiego przestępstwa wtedy zgłaszamy na stronie gov.pl, wyszukujemy tam zakładkę zgłoszenia oszustwa czy cyberoszustwa i wtedy w ten sposób możemy taką próbę zgłosić, a no, najlepiej po prostu samemu udając się do najbliższej jednostki policji. A jeśli na przykład klikniemy coś i nagle się okaże, że nam na komputerze jakiś niechciany program się pojawia, co możemy wtedy zrobić? Mamy jakieś szanse na to, czy już jest za późno? Jest taka możliwość i wiele programów antywirusowych daje taką możliwość przeskanowania, usunięcia złośliwego oprogramowania wtedy, gdy zostanie ono przez ten program wykryte. Niestety taką furtkę często programy antywirusowe nam dają i niestety często z tego korzystamy. To znaczy, że pojawia nam się komunikat na przykład dotyczący tego, że dana strona internetowa może być stroną podrobioną, czy stroną, która różni się od tej strony oryginalnej, prawda? I program antywirusowy daje nam możliwość przeklikania tego, to znaczy, że pomimo... Tak. Jestem świadoma, zgadzam się, podniosę konsekwencje i potem ponosimy konsekwencje. Tak, dokładnie. Swojej także wygody. Na to na pewno powinniśmy uważać, jednak zaufajmy naprawdę temu programowi antywirusowemu i co też bardzo ważne, to żeby sprawdzać jego aktualizację, bo to też no, sprawia, że te nowsze formy, będziemy bardziej zabezpieczeni przed tymi nowszymi formami oszustw internetowych, a naprawdę ich bardzo szybko przybywa. To prawda. Powinniśmy na pewno zawsze tam, gdzie jest to możliwe, korzystać z uwierzytelniania dwuetapowego. To znaczy, jeśli gdzieś korzystamy z jakiegoś serwisu u siebie na komputerze, czy chcemy zalogować na przykład do swojego maila, to żeby także wysłane zostało na przykład powiadomienie gdzieś na nasz telefon. Już wiele stron internetowych, wiele serwisów umożliwia to podwójne uwierzytelnianie dwuetapowe. Już nawet nie tyle umożliwia, co często nawet wymusza. Już nawet nie ma opcji. I bardzo często dobrze. Odwrotu. Tak, zgadza się. To, o czym powinniśmy też pamiętać, to coś, co myślę niewiele osób robi. Nie wiem, Macieju, czy ty może zachowujesz tą regułę właśnie bezpieczeństwa w sieci, to znaczy unikalne hasło do każdego serwisu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że tak. Jeśli biorąc pod uwagę, że nie wiem, ile mam haseł różnych do różnych serwisów, ale nie wiem, z kilkaset wydaje mi się. I gdybym miał unikalne hasło do każdego serwisu mieć, to musiałbym nie skupiać się na czym innym, tylko na zapamiętywaniu tych bieżących haseł, zwłaszcza, że przecież są serwisy, których korzystałem parę razy do roku raptem. To po co pamiętać to hasło? Ale chyba też są to sposoby, prawda? Są różne aplikacje będące portfelami haseł, tak to można nazwać, czy inaczej to się nazywa? Zgadza się, są takie programy, jest to menadżer haseł. Menadżer haseł. I oczywiście nie ma takiej konieczności, żebyśmy pamiętali do każdego serwisu swoje unikalne hasło. Oczywiście taki menadżer haseł ma za zadanie nam umożliwić posiadanie tego unikalnego hasła do każdego
tego serwisu i bezpieczne przechowywanie tych haseł właśnie w jego gdzieś możliwościach. Bardzo zachęcam do przyjrzenia się, czym taki menadżer haseł jest i naprawdę jest to aplikacja, z której warto korzystać właśnie, żeby takie hasła unikalne do serwisów mieć. To, o czym sobie już powiedzieliśmy do tej pory, to są aktualizacje. Ja mówiłam wcześniej o aktualizacjach antywirusa, ale to nie tylko aktualizacje antywirusa tutaj mamy na myśli, bo także aktualizacje oprogramowania. Bardzo często pojawiają się łatki, właśnie łatające tutaj luki w zabezpieczeniach, także oczywiście to jest także aktualizacja oprogramowania. Tu akurat pozwolę sobie powiedzieć, że tu jestem prymusem, bo staram się mieć zawsze wszystko aktualne. Fantastycznie, to bardzo dobrze. I jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić, żeby zabezpieczyć swoje dane, szczególnie te, na których nam najbardziej zależy, to polecam, żeby trzymać takie najważniejsze dla nas dane w różnych miejscach. To znaczy, żeby trzymać gdzieś u siebie na komputerze, ale na przykład też gdzieś w jakimś pliku w chmurze. Może gdzieś na jakimś urządzeniu naszym przenośnym, żeby gdzieś zrobić sobie takie... Tak zwany backup. Dokładnie. Wydaje się to bardzo rozsądną rzeczą. Przede wszystkim chyba taki jakby główny wniosek, który z naszej rozmowy możemy wysnuć, to nie musimy sobie zadawać pytanie nie, czy padniemy ofiarą oszustwa, ale kiedy będzie próba wyłudzenia od nas danych, czy w ogóle zainfekowania naszego komputera, prawda? Ponieważ statystycznie nie jest chyba możliwe uniknięcie dzisiaj tego procederu. Zgadza się. Można powiedzieć, że internauci dzielą się na takie dwa rodzaje, czyli tych, którzy padli już ofiarą cyberoszustwa oraz na tych, którzy uważają, że nie padli ofiarą cyberoszustwa, ale oni po prostu być może nie są tego świadomi, że ich dane może już gdzieś zostały wykradzione. No miejmy nadzieję, że jednak tak nie jest, ale zadbajmy o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jest na to wiele sposobów i myślę, że warto je stosować i warto o nich mówić, dlatego dziękuję za zaproszenie, Macieju. Bardzo się cieszę, cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą pamiętać o tym, żeby wszędzie stosować zasadę ograniczonego zaufania, ponieważ... oszust nie śpi, oszust na nas czyha. I im bardziej my jesteśmy świadomi zagrożeń czyhających zewsząd na nas w sieci, tym większe prawdopodobieństwo, że damy sobie jakoś radę z ewentualnym atakiem, który, jak powtarzamy, na pewno kiedyś nastąpi. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję. A z Wami z kolei żegnam się i widzimy się już wkrótce na kolejnym podcaście z cyklu Godziny Dziekańskie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. Do usłyszenia.